Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o sprawie, która była bardzo głośna w Polsce na początku XXI wieku. Jednak moją uwagę przykuła nie dlatego, że była to bardzo medialna sprawa na początku XXI wieku, ale z uwagi na to, że jedna z kobiet, o której będę dzisiaj opowiadać, napisała książkę. Po przeczytaniu tej książki stwierdziłam, że warto przyjrzeć się bliżej tej sprawie i Wam ją przedstawić. Nie przedłużajmy. Pan Antoni był znanym i szanowanym radcą prawnym w Chrzanowie. Chrzanów jest to miasto w Polsce, położone w województwie małopolskim, w odległości około 50 km od Krakowa. Antoni dość szybko został wdowcem, ponieważ jego żona niestety zmarła na raka. Wtedy mężczyzna sam musiał zająć się domem oraz opieką nad dwójką swoich dzieci. Starszy syn dość szybko po śmierci swojej matki wyprowadził się z Chrzanowa i zaczął prowadzić życie w innym mieście. Po jego wyprowadzce radca prawny został sam ze swoją córką Katarzyną. Kasia w momencie śmierci swojej mamy była nastolatką i bardzo źle zniosła jej śmierć. Nastoletnia dziewczyna nie potrafiła sobie poradzić z traumą po utracie matki. Na dodatek stosunki pomiędzy nią a jej ojcem nie były najlepsze. Antoni był dla niej bardzo surowym. Nie potrafił jej okazać ani miłości, ani ciepła. Wydawać by się mogło, że mężczyzna tak naprawdę umiał tylko wymagać. Kasia na swój sposób starała się jak mogła, aby sprostać oczekiwaniom swojego ojca. Jednak ona coraz bardziej się starała, a ojciec coraz bardziej się czepiał. Oczywiście, im ojciec bardziej się czepiał, tym Kasia się bardziej stresowała i tak naprawdę wszystko, co robiła, wychodziło nie tak, jak powinno. Dodatkowo radca prawny cały czas uświadamiał jej, że wszystko robi źle. Niemalże każdego dnia w ich domu w szanowie pojawiały się komentarze typu: Ty niczego dobrze nie potrafisz zrobić. Jak możemy się domyślać, takie słowa w żaden sposób nie mobilizowały dziewczynę, ale sprawiały, że Kasia każdego dnia czuła się coraz gorzej, każdego dnia czuła się jakby była zupełnie bezużyteczna, jakby po prostu była nikim. Antoni był przede wszystkim niezadowolony z tego, jak Kasia opiekuje się domem po śmierci matki. Mężczyzna miał rzeczywiście dość wysokie wymagania. Jednak bycie surowym ojcem przejawiało się nie tylko w cierpkich słowach, które słyszała Kasia i ciągłych pretensjach, ale również Antoni racjonował chociażby dziewczynie żywność. Dziewczyna była coraz bardziej samotna. Aż w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy jeszcze uczęszczała do liceum, poznała Annę. Młode kobiety od razu zaprzyjaźniły się ze sobą. Obie były uważane za takie dziwaczki, były wyobcowane, każda z nich żyła w swoim świecie. I to właśnie te podobieństwa jeszcze bardziej przyciągnęły je do siebie. Kasia dzięki Ani miała w końcu poczucie, że ktoś ją lubi, docenia, kogoś interesuje. Ani traktowała jako swoje wsparcie autorytet, co oczywiście bardzo pochybiało Annie. Zresztą sama Ania też potrzebowała kogoś, na kim mogłaby polegać. I tutaj na chwilę chciałam zatrzymać się przy postaci Ani. Ania pochodziła z domu, w którym był problem alkoholowy. Ojciec dziewczyny, który na co dzień pracował jako stolarz, nie szczędził alkoholu. Kiedy nocami wracał pijany, w domu zaczynało się piekło. Mężczyzna krzyczał, tłukł wszystkie przedmioty, które miał pod ręką, słychać było tylko wyzwiska i płacz. Z czasem też dochodziło do rękoczynów. Pomimo zgłaszania przemocy domowej, milicja nie chciała interweniować, a ksiądz zalecał jedynie modlitwy. Nikt nie był w stanie pomóc, albo po prostu nikt pomóc nie chciał. Ania w ogóle nie radziła sobie z problemami w domu. I tak, mając zaledwie 13 lat, zachorowała. Zaczęła dostawać niespodziewanych napadów drgawek, takich, jak człowiek dostaje przy padaczce. Mimo wszystko rodzice nie pozostali bierni i starali się leczyć swoją córkę. Jednak było to leczenie tak naprawdę za pośrednictwem psychotropów. Ani matka, ani ojciec nie chcieli słyszeć o tym, że napady drgawek mają bezpośredni związek z sytuacją w ich domu, że są po prostu wynikiem domowych problemów. I tak dwie dziewczyny, już z pewnym bagażem doświadczeń, bardzo samotne, zaprzyjeździły się bardzo w liceum. I wkrótce Katarzyna przyprowadziła Anię do swojego domu. I tak na początku lat osiemdziesiątych, Ania pojawiła się w Willi Antoniego i poznała mężczyznę. Dziewczyna od razu zachwyciła się starszym mężczyzną i jego domem. Zachwyciła ją tak naprawdę inteligencja i błyskotliwość ojca koleżanki. Dodatkowo Antoni był znanym radcą prawnym. Ania cały czas też myślała, że takie środowisko prawników, lekarzy, że zawsze będą to po prostu dla niej za wysokie progi. Aż tu nagle pewnego dnia siedzi w kuchni w domu swojej koleżanki i rozmawia jak typy nigdy nic z przedstawicielem prestiżowego środowiska prawników. Anna, która wtedy miała 16, może 17 lat, była tak zafasnowana Antonim, że nie umiała na niego spojrzeć krytycznym okiem. Zakochała się w nim. Nagle w jednym momencie stał się dla niej wszystkim autorytetem i sensem życia. Zresztą Antoniemu, który miał słabość do płci pięknej, koleżanka jego córki od razu wpadła w oko. I tak bardzo szybko zawiązał się pomiędzy nimi romans. Ania po raz pierwszy w życiu była zakochana. Czuła się zaszczycona, że taki mężczyzna jak Antoni zwrócił na nią uwagę. W ogóle nie przeszkadzało jej to, że był od niej sporo starszy. Nie przeszkadzało jej także to, że Antoni był przecież ojcem jej koleżanki. Kasia na początku nic nie wiedziała o związku swojego ojca z Anią. Kiedy już jednak się domyśliła, że jej koleżankę łączy coś z jej ojcem, po początkowym takim poczuciu zdrady i pretensjach, zaakceptowała ten związek. I tak w 1995 roku, tak naprawdę już po kilkunastu latach związku, Anna wprowadziła się w końcu do swojego partnera Antoniego i do swojej przyjaciółki Kasi. Katarzyna tak naprawdę bardzo ucieszyła się, że jej przyjaciółka zamieszka z nimi. Dało jej to taką nadzieję, poczucie, że Ania z uwagi na związek z jej ojcem nigdy już jej nie zostawi i zawsze będzie ją wspierać. Szczególnie, że pomimo upływu lat, Kasia nadal czuła się kompletnie bezwartościowa. Z trudem skończyła szkołę średnią, nie zdając jednak samej matury. Według niej, oczywiście, to takie bycie bezwartościowym przejawiało się też w tym, że nie wyszła za mąż, nawet nigdy nie miała chłopaka, który mógłby potencjalnie zostać jej mężem. Nie umiała też znaleźć żadnej dobrej pracy. Wprowadzenie się Anny do ich domu dało jej takie poczucie bezpieczeństwa, którego bardzo potrzebowała. Jednak związek jej ojca z Anią, pomimo upływu tylu lat, nie był szczęśliwy. A tak naprawdę był to patologiczny związek. Antoni poniżał Annę tak samo jak swoją córkę. Kiedy Ania zamieszkała ze swoim partnerem, to na nią spadł obowiązek sprzątania, gotowania, prania, prasowania, zajmowania się chorym psem, a nawet pomagania Antoniemu w pracy ponieważ Anna stała się tak naprawdę sekretarką Antoniego. To pons w domu tak naprawdę miała bardzo duży wymiar. Na przykładowo, jeżeli Antoni chciał przeprowadzić drobny remont, to właśnie Ania z Kasią malowały ściany. Pomimo tych starań, partnerka radcy prawnego była cały czas przez niego wyśmiewana, upokarzana i zdradzana. Jak będzie po latach wspominać, nawet podczas intymnych sytuacji w łóżku, Antoni potrafił odebrać telefon od kochanki. Swoich zdrad przed nią w ogóle nie ukrywał. Ania żyła pod ciągłą presją. Nigdy nie było wiadomo, w jaki nastroju będzie jej partner. Czy będzie miły, czy znajdzie jakikolwiek pretekst do wyżywania się. Ponadto mężczyzna wielokrotnie jej groził, że w każdej chwili może ją wyrzucić ze swojego domu, a ona będzie żyła jak nikomu niepotrzebny śmieć. Anna, pomimo prowadzenia tak naprawdę firmy Antoniego, nigdy nie otrzymała od niego żadnego wynagrodzenia. Chcąc mieć jakiekolwiek swoje własne pieniądze. Udzielała korepetycje z języka angielskiego lub po prostu dostawała pieniądze od swojej matki. Zresztą o patologii tego związku świadczy chociażby fakt, że kobieta nie mogła zwracać się do swojego partnera po imieniu. Mogła do niego mówić tylko proszę pana. I to nie chodziło nawet o takie sytuacje, w których obcy ludzie pojawiali się w pobliżu, ale nawet w sytuacjach intymnych mówiła do niego proszę pana. Zresztą Antoni nie przyznawał się do tego związku. Kiedy urządzał na przykład imieniny, to oczywiście obowiązkiem Ani było przygotowanie wszystkiego, posprzątanie domu, przygotowanie jedzenia, zrobienie zakupów. Ale kiedy przychodzili goście, Ania miała siedzieć na górze domu Antoniego i nie wychodzić w ogóle z pokoju, aby nikt nie dowiedział się, że są razem. Na przestrzeni lat sytuacja ich związku nie uległa żadnej poprawie. Ania nadal znosiła narastający chłód, znudzenie, obojętność i wskardę. Pewnego dnia usłyszała nawet od Antoniego słowa, które wołały w niej taki sam napad drgawek jak niegdyś sytuacja w domu. Mężczyzna powiedział do niej: Ty wiesz, że mogę cię zniszczyć. Jednak Ania nie potrafiła odejść od Antoniego. Była w pewien sposób od niego uzależniona i nie potrafiła nie tkwić w tym toksycznym związku. I tak w szanowie pod jednym dachem żył Antoni oraz dwie kobiety: jego córka Kasia. Oraz jego partnerka Ania. Jednak wkrótce w domu Antoniego pojawi się trzecia kobieta. Jesienią 1996 roku Ania pojawia się w szanowie ze swoją koleżanką ze studiów Aleksandru. Jednak Ania nie traktowała do końca Oli jako takiej swojej zwykłej koleżanki. Ania, która, jak już wiemy, po sytuacji z początku lat 80., bardzo szybko potrafiła zafascynować się jakimś człowiekiem. I właśnie tak samo jak i niegdyś Antonin, teraz zafascynowała się Aleksandru. Po raz kolejny w swoim życiu spojrzała na kogoś bezkrytycznie. Aleksandra w oczach Ani była kolorowym ptakiem, niezwykłą osobą. Ola dużo podróżowała i chętnie opowiadała niesłychane historie o swoim bogactwie, brylantach, kochankach z różnych państw, którzy oczywiście chętnie obdarzali ją prezentami. Opowiadając te wszystkie historie, pokazywała Ani uroki wielkiego świata, który dla dziewczyny był niedostępny. Dzięki tym historiom Anna mogła usłyszeć o niezwykłych podróżach, drogich hotelach, bajkowym życiu, którego sobie nawet nie wyobrażała. Ola też imponowała kobiecie swoją inteligencją. Chętnie prowadziły razem długie rozmowy o filozofii czy sztuce. Ponadto nowa przyjaciółka Ani miała ciągle nowe, szalone pomysły. Udzielała chętnie rad i mówiła Ani, co powinna zrobić, aby nie była taka zakompleksiona. Doradzała jej nawet, jak powinna zafarbować włosy, jak powinna się ubierać. Często też zabierała ją na zakupy, za które sama chętnie płaciła. Dla Ani, Aleksandra stała się najmądrzejszym, najbardziej fascynującym i najbliższym człowiekiem na Ziemi. Już Antoni nie był jej tak bliski, ponieważ od mężczyzny otrzymywała tylko chód i niechęć, a ona przecież tak bardzo potrzebowała aprobaty. I kto dawał jej tę aprobatę, kto się nią interesował? Nikt inny niż Aleksandra. I tak naprawdę, znając już całą historię, ciężko powiedzieć, czy Aleksandra w ogóle lubiła Anię. Aleksandra była pewnego rodzaju wampirem emocjonalnym. Osobą, która zawsze potrzebowała kogoś gorszego, brzydszego i głupszego u boku w swoim mniemaniu, aby błyszczeć na jego tle. W taki sposób poprawiała sobie samopoczucie. Zresztą Ola nie warła tylko ogromnego wrażenia na Ani, ale również na Antoni, kiedy po raz pierwszy przekroczyła próg jego domu w 1996 roku. I tak Aleksandra zaczęła przybywać coraz częściej w domu radcy prawnego, do tego stopnia, że trzy kobiety oraz Antoni spędzali nawet razem święta. Oczywiście ta fascynacja Aleksandrą to nie była tylko fascynacja ani oraz Antoniego, ale również zafascynowała się nią sama Kasia. Ola od razu wyczuła tak naprawdę, jaką osobą jest Katarzyna, że nie jest to do końca osoba, która radzi sobie w codziennym życiu i skrętnie wykorzystywała swoje umiejętności. Aby nią manipulować, Aleksandra była rzeczywiście bardzo inteligentna i bardzo szybko zobaczyła, jak wygląda sytuacja w rodzinie Antoniego. Zobaczyła właśnie, jaką bezwolną osobą jest Kasia, która codziennie była srofana przez swojego ojca. Niestety, Aleksandra, wbrew temu, co mówiła, wcale nie miała zamiaru pomóc Kasi w, w tej trudnej relacji ze swoim ojcem. Ola planowała wykorzystać ją po prostu do jednego ze swoich planów. A plan Oli od początku był jasny. Chciała przejąć pieniądze Antoniego. Przecież przystojny, siwiejący wdowiec był właścicielem kilku nieruchomości oraz konta w banku, na którym była kwota w wysokości 100 tysięcy złotych. Taka okazja na przejęcie tego majątku Antoniego wkrótce się nadarzyła. Ale nie uprzedzajmy faktów. Antoni w drugiej połowie lat 90. zdecydował się sfinansować swojej córce Katarzynie sklep kosmetyczny. Z jednej strony chciał, żeby w końcu zaczęła pracować, natomiast z drugiej strony chciał sprawdzić, czy dziewczyna da sobie radę. Kasia bardzo ucieszyła się z tego pomysłu. Jak możemy się domyślać, od razu o pomoc w prowadzeniu sklepu poprosiła Anię. Ania oczywiście bardzo chętnie pomagała Kasi, prowadziła między innymi księgowość, zajmowała się rachunkami. Niestety, interes z miesiąca na miesiąc szedł coraz gorzej. A w 1998 roku działalność, którą prowadziły kobiety, była już na skraju bankructwa. Ania i Kasia nie miały pojęcia, co robić. Wszystkie pomysły ratowania sklepu okazały się nietrawione. Obie wiedziały, że w ogóle nie ma mowy o tym, aby powiedziały Antoniemu, że sklep zaraz splajtuje. I wtedy zdecydowały się poprosić o pomoc nikogo innego jak Aleksandrę, która zawsze miała głowę pełną pomysłów, zawsze udzielała rad i dla obu kobiet była takim ogromnym autorytetem. Liczyły na to, że kto jak kto, ale Ola na pewno będzie miała jakiś pomysł, jak uratować sklep kosmetyczny. Kobieta, słysząc o problemach koleżanek, zaczęła nastawiać je przeciwko Antoniemu. Aż w końcu, podczas jednej z rozmów, powiedziała, jaki ma pomysł na uratowanie sklepu kosmetycznego. Powiedziała kobietom, że jeżeli tak bardzo boją się Antoniego i nie mogą powiedzieć o swoich problemach finansowych, to może po prostu powinny go zabić, po prostu powinny się go pozbyć. Początkowo Ania i Kasia były w szoku, jednak Aleksandra znakomicie umiała manipulować innymi. Miała niezwykły dar wpływania na otoczenie. Dlatego też, po początkowym takim szoku po tych słowach, które wypowiedziała, kobiety naprawdę zaczęły się zastanawiać, czy zabicie Antoniego nie jest najlepszym wyjściem z tej sytuacji. Tak naprawdę, gdyby nie Ola, żadnej z nich nie przeszłoby nawet przez myśl zamordowanie mężczyzny. Pomimo tego, że ten pomysł kiełkował gdzieś w głowie Kasi i Ani, żadna z nich nie była tak naprawdę gotowa, aby zamordować Antoniego. Aleksandra jednak postanowiła nie dać za wygraną. Postanowiła realizować swój plan i tak zaczęła prawie mieszkać w domu radcy prawnego. Coraz częściej biurowała na szanowskich imprezach, na które z czasem zaczęła przywozić nawet swojego męża tunezyjczyka. Antoni był pod coraz większym jej wpływem. Im więcej wykazywał jej zainteresowania, tym gorzej traktował swoją partnerkę oraz córkę. Bardzo często zresztą porównywał kobiety, z którymi mieszkał, do Aleksandry, mówiąc do Oli, że ona jest taka niesamowita, a Kasia i Ania są po prostu nieudaczniczkami. Ania i Kasia, widząc to, co dzieje się wokół nich, miały coraz większe takie poczucie krzywdy i dobrze wiedziały, że Antoni ma ogromną słabość do pięknych, przebojowych kobiet, dlatego tak dobrze traktuje Aleksandrę. Wszystko szło po myśli Aleksandry która widząc tę niepewność, kompleksy i narastającą złość kobiet, każdego dnia budziła w nich na krzywdy. Widząc, że zarówno Kasia, jak i Ania nie są przekonane do zabójstwa radcy prawnego, postanowiła zmienić swoją taktykę i zaczęła namawiać kobiety, że po prostu wypłaciły pieniądze z do Antoniego. Oczywiście te pieniądze nie miały pomóc ratować sklep kosmetyczny, tylko Aleksandra zaproponowała, że jeżeli już kobiety wypłacą te pieniądze, to po prostu ona je weźmie i zainwestuje za granicą. Dzięki temu, przede wszystkim, Kasia nie będzie już musiała prowadzić upadającego sklepu, ale będzie żyła na bardzo wysokim poziomie dzięki inwestycjom. Katarzyna, która była osobą niedojrzałą społecznie i miała takie ograniczone poczucie dobra i zła, słysząc ten pomysł, od razu się zgodziła pomyślała, że dla niej będzie to wielka szansa na lepsze życie, na życie na wysokim poziomie, na takim, na jakim żyła Aleksandra i przede wszystkim na życie z dala od swojego ojca. Kasi na ten pomysł nie trzeba było długo namawiać i wkrótce wypłaciła pieniądze z konta ojca. Oczywiście Antoni od razu zorientował się, że z jego konta zniknęły pieniądze i urządził kobietą karczemną awanturę. Świadkiem tej kłótni była Aleksandra, która od razu wykorzystała poczucie krzywdy swoich przyjaciółek. I tak podczas kolejnych rozmów pod koniec 1999 roku zaczęła uświadamiać je, że przez Antoniego nie mogą w ogóle decydować same o sobie i są po prostu jego służącymi. Po raz kolejny narzuciła im rozwiązanie tego problemu. Oczywiście tym rozwiązaniem niezmiennie według Aleksandry było zabicie Antoniego. Tym razem nie były to słowa rzucone bez pokrycia. Ale Ola podała kilka sposobów na zabicie Antoniego. Sposoby były rozmaite, a jednym z nich było podanie na przykład mężczyźni muchomorów. Ostateczny plan zabójstwa wykrystalizował się w grudniu 1999 roku. I tak, już w styczniu, a konkretnie 13 stycznia 2000 roku, kobiety postanowiły zamortować mężczyznę. Próbowały otruć radcę prawnego poprzez podanie mu w pierogach potężnej dawki środków nasennych. Warto tutaj zaznaczyć, że Ania i Kasia chciały tej okrutnej zbrodni, którą chciały dokonać, nadać takiej aury romantycznego kryminału. Kiedy podawały mężczyźnie środki nasenne, w tle puściły melodię z filmu Mefisto, a same piły koniak. Było to takie swoiste ubranie zbrodni w ramy lekkiego kryminału. Antoni po zjedzeniu pierogów źle się poczuł i postanowił położyć się do łóżka, jednak dalej nie umierał. Aleksandra, widząc to, kazała przynieść łom. Następnie za jej namową Anna uderzyła mężczyznę w głowę. Uderzenie jednak nie było na tyle silne, aby mogło zabić Antoniego. Zatrzymajmy się na chwilę, dokładnie w tym momencie, kiedy Anna uderzyła swojego partnera łomem w głowę. Antoni zaczął krwawić. I tutaj chciałam Wam opowiedzieć, jak irracjonalnie zachowywała się Katarzyna. Katarzyna chciała zabić swojego ojca, ale kiedy zobaczyła, że po uderzeniu łomem mężczyzna zaczął krwawić, szybko poszła po bandaże, żeby zatamować krew i opatrzyła swojego ojca. Pomimo wykazywania takiego instynktu opiekuńczego, nadal chciała go zamordować. Aleksandra była coraz bardziej zniecierpliwiona tą sytuacją. Kazała swoim przyjaciółkom udusić mężczyznę. Kasia związała ojcu ręce, a potem usiadła na klatce piersiowej. Przyłożyła poduszkę do jego twarzy i zaczęła dusić. Jednak Antoni się ocknął i z całych swoich sił próbował zrzucić córkę z siebie. Wtedy jednak Ola krzyknęła do Ani, pomóż jej. Partnerka mężczyzny bez chwili zawahania położyła się na nogach Antoniego. Dzięki temu mężczyzna praktycznie nie miał w ogóle swobody ruchu i pod wpływem tej dawki środków nasennych, pamiętajmy też, że wtedy Antoni miał 69 lat, nie był na tyle silny, aby już zrzucić z siebie dwie kobiety. Po chwili Aleksandra powiedziała, już wystarczy, byłyście wspaniałe. Antoni już nie żył. Tak naprawdę podczas morderstwa ani Katarzyna, ani Anna nie wiedziały co robić. Mózgiem całej operacji była Aleksandra. Po zamordowaniu Antoniego kobiety przyniosły jego ciało do piwnicy. Aleksandra wtedy odjechała. Następnego dnia pojawiła się jednak z powrotem w Szanowie i razem z Katarzyną Janną zeszły do piwnicy. Partnerce mężczyzny zostało powierzone spalenie w kotłowni materaca i pościeli, na której leżał Antoni w chwili, kiedy kobiety dokonywały zabójstwa. Natomiast Kasia miała za zadanie poświartowanie zwłok. Kobiety kupiły Martini i popijając je rozpoczęły dalszą część swojego planu. W tym czasie Aleksandra pokazała plan Krakowa oraz zdjęcia z wycieczki statkiem po rzece. Na ich podstawie ustaliła, gdzie najlepiej pozbyć się zwłok. Kiedy już Anna oraz Katarzyna poćwiartowały ciało, jego fragmenty zaczęły pakować do worków foliowych i plecaków. I tak kolejnego dnia wsiadły jak gdyby nigdy nic do autobusu PKS. Ania w swoim plecaku miała głowę zamordowanego ojca i ręce, a Katarzyna nogi. Kobiety dojechały do Krakowa i następnie udały się w stronę klubu wieślarskiego, żeby utopić zwłoki w rzece. Dwa dni później kobiety przebyły identyczną drogę. Tym razem w podróżnej torbie miały korpus. Jednak nie poszły w to samo miejsce, czyli w stronę klubu wieślarskiego, ale poszły w stronę ogródków działkowych, gdzie pod mostem wyrzuciły torbę z korpusem do wody. Co w tym czasie robiła Aleksandra? Nadzorowała. Jako jedyna miała auto, ale nie chciała go użyczyć kobietom. Wolała, żeby ona z tym poświartowanym ciałem jeździły PKS-em, dlatego, że nie chciała mieć bezpośredniego związku z pozbyciem się ciała Antoniego. Kiedy Kasia i Ania pozbywały się zwłok, Aleksandra czekała wtedy na nie w jednej z krakowskich restauracji z Chińszczyzną. Po pozbyciu się zwłok, Anna i Katarzyna zawsze udawały się do tej restauracji, aby zrelacjonować szczegółowo wszystko Oli – tak, aby ona miała pewność, że wszystko idzie zgodnie z planem. Antoni został zamordowany. Jego zwłoki zostały wyrzucone do Wisły, a wszelkie ślady spalone. Anna spaliła nawet deski, którymi wyłożona była podłoga w piwnicy, na której dokonywały rozczłonkowania ciała mężczyzny. Kobieta nie zapomniała nawet o tym, żeby spalić ubrania i plecaki, w których wyłudziły fragmenty zwłok. Narzędzia, które służyły do rozczłonkowania ciała, także zostały utopione w Wiśle. Katarzyna wówczas przeszła do kolejnego etapu planu, który stworzyła Aleksandra. W styczniu 2000 roku pojawiła się na komendzie w Chrzanowie i zgłosiła zaginięcie ojca. Twierdziła, że jej ojciec wjechał służbowo do Warszawy, gdzie w jednej z firm miał umówione spotkanie i przepadł po prostu bez śladu. Jej słowa potwierdziła Anna, sekretarka radcy i jednocześnie jego partnerka. Obie znały na komendzie, że Antoni, kiedy wychodził z domu, nie miał przy sobie większych pieniędzy, jedynie jakieś dokumenty oraz portfel. Policjanci zaczęli sprawdzać kilka tropów. Funkcjonariusze podejrzewali, że Antoniemu mogło się coś stać, ale nie podejrzewali zabójstwa, tylko raczej brali pod uwagę, że Antoni mógł mieć problemy zdrowotne, z uwagi na to, że przecież brał leki i miał 69 lat. Kilka tygodni po zaginięciu Antoniego z Wisły wyłowiono korpus, jednak wtedy nie połączono tych spraw, dlatego że oceniono, że korpus należał do osoby, która była pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. Wiemy, że Antoni był dużo starszy, dlatego też w ogóle nie powiązano tych spraw. Oczywiście w poszukiwania Antoniego zaangażował się jego syn, który nawet wystąpił wtedy w telewizyjnym programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Wtedy, kiedy syn Antoniego poszukiwał go, Katarzyna rozpoczęła powoli wybieranie pieniędzy Antoniego. Na samym początku wybrała wkład mieszkaniowy w wysokości 80 tysięcy złotych z jednej ze spółdzielni w Krakowie. Oczywiście te wszystkie pieniądze Katarzyna przekazała Aleksandrze, aby ta mogła je zainwestować za granicą. Tymczasem, 3 marca 2000 roku, syn Antoniego zgłosił na komisariacie zawiadomienie o potencjalnym przestępstwie. Z treści dokumentu wynikało, że zgłaszający uważał, że zaginięcie jego ojca ma związek z wypłatą lokaty bankowej pod koniec 1999 roku. Mowa tutaj o 50 tysiącach złotych. Zdaniem mężczyzny, za wypłatę pieniędzy z banku odpowiedzialna jest jego siostra, która miała pełnomocnictwo. Wówczas przesłuchano Katarzynę, która powiedziała, że rzeczywiście wypłaciła pieniądze, ale było to jeszcze przed zaginięciem ojca i na jego wyraźną prośbę. Następnie Katarzyna 11 maja 2000 roku poinformowała funkcjonariuszy policji, że zaginięciem jej ojca prawdopodobnie związek ma jej brat, który miał powiedzieć jej takie słowa Wcześniej zginął tata, a teraz kolejne ciebie. Warto zaznaczyć, że stosunki pomiędzy rodzeństwem były bardzo złe i tak naprawdę rodzeństwo już od dłuższego czasu, dobrych kilku, kilkunastu lat nie utrzymywało w ogóle ze sobą kontaktu. Wkrótce brat Katarzyny dowiedział się również o tych 80 tysiącach związanych z tym mieszkaniem w Krakowie. I kiedy tylko o tym się dowiedział, założył też sprawę o ubezwłasnowolnienie swojej siostry, ponieważ dowiedział się o tym, że kiedy Katarzyna podpisywała te papiery, tak naprawdę nie do końca robiła to samodzielnie, ponieważ świadkowie zeznali, że była pod ogromną presją. Aleksandry oraz Anny, które miały na nią krzyczeć. Mężczyzna stwierdził, że po prostu Katarzyna jest manipulowana przez nie i tak naprawdę najlepiej będzie ją bezwłasnowolnić, aby nie zaczęła wyprzedawać tak naprawdę rodzinnego majątku majątku Antoniego, który był wtedy jeszcze uważany za zaginionego. Gdy szybko się okazało, że plan Aleksandry ma dużą wadę. Mianowicie kobiety nie mogły otrzymać całego majątku Antoniego. Zresztą problem już był przy tych 80 tysiącach, o których wspominałam wcześniej. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że Antoni nie był uznany za zmarłego. Wobec tego po roku Kasia złożyła wniosek o uznanie ojca zmarłego, jednak usłyszała od sędziego prowadzącego, że on nie może wydać takiego orzeczenia przed upływem określonej liczby lat. I tutaj zaczęły się poważne problemy. Anna i Kasia zamordowały Antoniego, część pieniędzy, które udało im się uzyskać, dały Aleksandrze i zostały tak naprawdę bez żadnych środków do życia. Opłaty za media nadal pokrywały pieniądze z emerytury mężczyzny wpłacane na jego konto, ponieważ było tam założone stałe zlecenie na uregulowanie rachunków tego typu. Kasia zaczęła pracować, a Ania nadal dawała lekcje angielskiego. Pomimo podejmowanych prób zarobienia jakichkolwiek pieniędzy, kobiety zaczęły popadać w coraz większe problemy. Katarzyna wzięła kilkanaście kredytów i miała problem z ich spłatą, natomiast Anna zaczęła nadużywać alkoholu. Wobec tej sytuacji przycióki zaczęły powoli sprzedawać rzeczy z domu radcy prawnego, aby mieć jakiekolwiek pieniądze na spłatę długów. Aleksandra widząc to wszystko była wściekła. Zaczęła obawiać się, że Ania i Kaśka wszystko stracą. W tej sytuacji postanowiła przyspieszyć uznanie Antoniego za zmarłego. I tak naprawdę to zadecydowało o tym, że ta zbrodnia już nie była zbrodnią doskonałą. Aleksandra namówiła swoje przyjaciółki, oczywiście używam tutaj słowa przyjaciółki, ale ciężko od tę toksyczną relację nazwać przyjaźnią, dlatego też pamiętajcie, że mówią przyjaciółki w cudzysłowie. Aleksandra namówiła przyjaciółki, aby te tały policjantom jakąś wskazówkę i ujawniły, gdzie na przykład znajduje się jakaś część ciała Antoniego. Dzięki temu można byłoby uznać mężczyznę za zmarłego. I tak kobiety napisały anonim, oczywiście pod całkowite dyktando Aleksandry. Pojechały do Krakowa i wysłały list na adres Katarzyny z poczty głównej. Oczywiście te działania miały na celu odwrócenie podejrzeń, ponieważ ryzykowne byłoby wysyłanie listu z Chrzanowa do Chrzanowa, więc lepiej było po prostu wysłać ten list z Krakowa. I tak w 2004 roku, po czterech latach od zagnięcia Antoniego, jego córka Katarzyna ponownie pojawiła się na policji. Tym razem chciała przedstawić funkcjonariuszom anonim, jaki dostała pocztą. Do tego listu dołączana była niewielka paczka. Kasia powiedziała funkcjonariuszom, że ktoś widział, że jej ojca zamordowano, i wszystko to opisał w liście. Mówiąc to, wręczyła policjantom kopertę oraz napisany na maszynie krótki list. Nieznany nadawca twierdził, że kilka lat wcześniej, w styczniu 2000 roku, widział, jak dwaj mężczyźni wyrzucili dwa wypakowane czymś worki do Wisły. Był przekonany, że chodziło o mafijne porachunki i dlatego tak długo milczał, ponieważ nie chciał się w coś przypadkiem wplątać. Na miejscu zdarzenia odnalazł wówczas portfel Antoniego. Jak zaznaczył w liście, w końcu zdecydował się powiedzieć o tym policji, ponieważ nie chciał mieć dłużej takiej sprawy na sumieniu. I dlatego też od nas radcy i przekazał jej wiedzę o śmierci mężczyzny. W dołączonym pakunku była wizytówka, zdjęcia i portfel radcy. Po tych informacjach wszczęto śledztwo dotyczące zamordowania mężczyzny. Zajęli się nim funkcjonariusze z Archiwum X, czyli specjalnego wydziału z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Oczywiście śledczy od razu zwrócili uwagę na postać Katarzyny. Zainteresowało ich przede wszystkim fakt, że kobieta wykorzystała ten list w trwającym od kilku lat postępowaniu spadkowym po ojcu. Aby je zakończyć, wystąpiła do sądu o uznanie ojca zmarłego, a koronnym dowodem miał być właśnie otrzymany anonim. Jednocześnie dostarczyła do sądu korzystny dla siebie testament Antoniego, przechowywany przez jego sekretarkę, czyli Annę. Powrócono też do sprawy wyłowionego przed laty kadłuba bez rąk i głowy. Badania DNA potwierdziły, że to zwłoki Antoniego K. Policjanci zaczęli przyglądać się bliżej Katarzynie, bezdzietnej i niezamężnej córce Radcy. Znali się również świadkowie, którzy przyznali, że kobieta ciągle narzekała na brak gotówki i lubiła wystawne życie. Ponadto mieszkańcy szanowa podkreślali, że po śmierci mężczyzny widzieli wszystkie trzy panie, czyli Aleksandrę, Annę oraz Katarzynę wszędzie razem. Wyjeżdżały one poza miasto luksusowymi samochodami i widywane były w bardzo drogich restauracjach. Dodatkowo sąsiedzi zeznali, że już w styczniu 2000 roku, czyli w momencie zaginięcia Antoniego, Katarzyna robiła remont domu, zrywała między nimi podłogę i paliła rzeczy na podwórku. I tak 19 kwietnia 2004 roku policjanci zdecydowali się zatrzymać zarówno Katarzynę, jak i Annę. Pierwsza została zatrzymana Anna, ale jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze udali się do domu radcy prawnego, aby zatrzymać również Katarzynę. Policjanci od razu poprosili kobietę, aby ta pokazała im piwnicę domu. Kasia słysząc te słowa od razu zbladła i niemalże natychmiast chciała opowiedzieć, co się stało. Kobiety po serii przysłuchań przyznały się do winy. Tak naprawdę dla nich to przyznanie się do winy miało takie działanie oczyszczające i na pewno przyniosło im ulgę. Po informacjach skuszonej córki i konkubiny policja odnalazła w rzece szczątki ofiary, i maszynę do pisania, na której spreparowano anonim. Aleksandrę zatrzymano w sierpniu 2004 roku na lotnisku w Balicach, kiedy przyleciała do Polski. Kobieta była bardzo zaskoczona tym zatrzymaniem. Wyjaśniała, że wróciła do Polski tylko po to, aby odwiedzić znajome nawiść o ich aresztowaniu. Same zarzuty natomiast uznała za absurdalne. Przyznała jedynie, że w ramach przyjaźni pomagała rzeczywiście córce zamordowanego w staraniach o przejęcia przez nią majątku. Co innego jednak wynikało z jej osobistego kalendarzyka, odnotowano w nim m.in. pobyt w Szanowie, w czasie kiedy doszło do zabójstwa, wymianę pieniędzy na dolary i przelew od Kaśki do nieznanych banków arabskich oraz spotkania ze oskarżonymi w restauracji niedaleko miejsca, gdzie wrzuciły szczątki do wody. Pomimo tego, Aleksandra cały czas powtarzała, że jest wrabiana przez koleżanki. Wkrótce doszło do procesu. Tak jak wam wspominałam na samym początku, sprawa morderstwa znanego radcy prawnego przez trzy kobiety była w Polsce bardzo głośna. Dlatego też salę sądową szczelnie wypełniała publiczność. Rozprawa rozpoczęła się od kwestii formalnych, gdzie sąd odrzucił wniosek o wyłączenie jawności, ale jednocześnie nie zgodził się na prośbę jednej z telewizji o możliwość nagrywania procesu. Katarzyna zdecydowała się nie zeznawać przed sądem, tylko potwierdziła swoje wcześniejsze zeznania złożone na komendzie, natomiast Anna normalnie zeznawała. I podczas swoich oczywiście zeznań opowiedziała dokładnie, jak wyglądało życie z Antonim. Powiedziała również, że w 1989 roku była w ciąży. Jednak jej partner, czyli Antoni, kazał usunąć jej dziecko. Ta sytuacja miała się powtórzyć również w 1992 roku kiedy Anna była po raz drugi w ciąży, jednak Antoni ponownie miał kazać jej dokonać aborcji. Ponadto Anna zeznała, że Aleksandra miała także w planach zabójstwo brata Katarzyny, tutaj miał być upozorowany po prostu jakiś napad. Ponadto Aleksandra również miała w planach zamordować Katarzynę i mówiła Annie, że jeżeli pozbędą się również córki radcy, wszystko będzie należeć do nich. Prokurator zażądał dożywocia dla Aleksandry i 25 lat pozbawienia wolności dla Anny oraz dla Katarzyny. Miały one dostać niższy wymiar kary niż Aleksandra, z tego na to, że prokuratura wzięła pod uwagę, że kobiety zostały zmanipulowane przez Aleksandrę. Następnie sąd oddał głos Katarzynie, która płacząc powiedziała, że chciałaby tylko przeprosić swojego brata i że bardzo żałuje tego, co się stało i prosi o łagodny wyrok. Następnie sędzia oddał głos Annie która powiedziała, że gdyby mogła cofnąć czas, zrobiłaby wszystko, aby odwrócić te straszne wydarzenia, ale nie może. Jedynie co może teraz zrobić, to wyznać prawdę. Ostatecznie sąd skazał Aleksandrę na karę dożywocia z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 25 latach odbycia kary, czyli najwcześniej Aleksandra będzie mogła wyjść na wolność w roku 2030. Anna została ostatecznie skazana na 11 lat więzienia, ale opuściła je już po 7 latach. Natomiast Katarzyna została skazana na 25 lat więzienia, a ostatecznie wyszła po 11 latach. I to tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem jak zawsze bardzo ciekawa, czy znajdziecie tę historię. Chciałabym Was też zapytać, co myślicie o wyroku sądu. Czy zgadzacie się z nim, czy też może nie? Ponadto, na samym początku powiedziałam Wam, że zainteresowałam się tą historią ze względu na książkę, napisaną przez jedną z kobiet. Anna, czyli partnerka Antoniego, napisała książkę, którą można kupić innymi na Allegro, w formie papierowej, jak również są dostępne e-booki. Książka autorstwa Anny skupia się po prostu na niej, na tym dlaczego dokonała tej zbrodni, jak wyglądała ta zbrodnia, a przede wszystkim skupia się na tym, jak wyglądał jej areszt oraz późniejsze więzienie. Anna napisała książkę pod pseudonimem i możemy ją znaleźć jako, jako książkę autorstwa Weroniki K. Tytuł tej książki jest To Zabiłam. Książka została napisana przy pomocy dziennikarza Piotra Litki. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to, to oczywiście polecam Wam, żebyście sięgnęli do tej pozycji. I to już tyle. Do usłyszenia.